Szanowni pielgrzymi, każdego roku przybywacie do naszego miasta bardzo licznie i jesteście mile widzianymi gośćmi. Dziś Polskę i cały świat dotknęła pandemia koronawirusa. W czasie wprowadzonego stanu epidemii na obszarze całego kraju powinniśmy zachować ostrożność i rozsądek. Dla mnie, ale wierzę też, że i dla Was, najważniejszą dziś wartością jest zdrowie i życie najbliższych. Dlatego rokrocznie zapraszając Was do Częstochowy, tym razem proszę przybywajcie i czujcie się u nas jak u siebie w domu, ale w przyszłym roku. Nie chciałbym, aby pielgrzymki o pięknej wielowiekowej tradycji stały się źródłem nowych ognisk zachorowań na koronawirusa. W tym roku proszę Was więc, o ile to możliwe, o powstrzymanie się od tradycyjnego pieszego pielgrzymowania do naszego miasta. Bo tworzenie skupisk ludzkich i nieograniczony kontakt z nieznajomymi ułatwia rozprzestrzenianie się wirusa. Również na co dzień stosujcie wszystkie możliwe środki ostrożności, bo walka z koronawirusem to nasza wspólna odpowiedzialność i wierzę, że możemy ją wspólnie wygrać. To już udaje się w naszym mieście. W Częstochowie, dzięki mądrości i zdyscyplinowaniu mieszkanek i mieszkańców oraz dzięki wysiłkowi medyków i wolontariuszy, a także innych służb, mamy bardzo niewiele zakażeń koronawirusem oraz zachorowań na COVID-19. Niech tak pozostanie i niech tegoroczny sezon pielgrzymkowy nie stanie się źródłem trosk o zdrowie także dla żadnego z pielgrzymów. A w przyszłym roku spotkajmy się wszyscy w naszym mieście, radośni, pełni nadziei i przede wszystkim zdrowi.